Aby lepiej poznać województwo kujawsko-pomorskie, zdecydowaliśmy się zapytać mieszkańców, co sądzą o województwie i za co najbardziej cenią sobie to województwo. Za co lubisz województwo kujawsko-pomorskie? Przede wszystkim za naturę i przyrodę przepiękną, za ciszę i spokój, która tu jest. Jest to województwo przyrodnicze, jedno z piękniejszych województw w Polsce. Są tutaj również Bory Tucholskie, piękne lasy, świetne rzeki, jeziora. Jest tu przepięknie po prostu. Przyrodę, o, to mi odpowiada. No, tereny przyrodnicze. Ilość lasów, bo jest dużo miejsc jakby do wyjścia sobie ze znajomymi na tak zwane plenerki. Czy nawet choćby wyjście na wyciszenie się. Za piękno naszego krajobrazu, w ogóle za środowisko. No wiadomo, najbardziej lubimy za Biskupin naszą osadę archeologiczną. Ja już nic teraz nie dopowiem, bo już nie wiem, co mam dopowiedzieć. No za Biskupin! Ja potwierdzam tę informację, co powiedziała koleżanka. My tutaj żyjemy na co dzień, wiemy, że tak naprawdę każde wkopanie szpadla może oznaczać odkrycie archeologiczne. I wszystko na tle przyrody, więc gdzieś tam ta woda wszechobecna, która nam towarzyszy. Piękne tereny są do zwiedzania, dużo jest jezior i bardzo zielono jest ładnie. Tereny są bardzo ładnie ukształtowane. I tutaj kajaki, właśnie pod kajakami można po tych jeziorach sobie pływać, także ogólnie cisza, spokój, ale też nudzić jakby się nie da. Myślę, że cały urok tutejszego pejzażu, krajobrazu, za takie mieszkanie w niebieskim i zielonym. Niebieskim, bo nitki rzek i placki jezior, a zielone, no bo las, wiadomo. I za to kocham Kujawsko-Pomorskie. Jak słyszymy, miejscami najczęściej rekomendowanymi są te miejsca przyrodnicze. Dlatego nie będziemy się skupiać na dużych miastach, bez wątpienia ładnych, jak Bydgoszcz czy Toruń. Natomiast skupimy się bardziej na aspekcie przyrodniczym. W województwie kujawsko-pomorskim spędzimy 7 dni i będziemy przemierzać to województwo na kilka sposobów. Będziemy pływać naszym żółtym kanu, będziemy jeździć naszym tandemem, a także jeździć autem, jeździć kolejką wąskotorową, a nawet autostopem. Rzeka Wda ma łącznie 198 km. Jej początek znajduje się w jeziorze Krążno. Przez następne 198 km wije się przez województwo pomorskie oraz województwo kujawsko-pomorskie, a następnie uchodzi do Wisły jako lewy jej dopływ. My decydujemy się na spływ na odcinku między miejscowością Błędno a Tleń. Dystans ten to około 24 km. Pierwsze wrażenia z rzeki są w pewien sposób zaskakujące. Byłem przekonany co do tego, że rzeka znajdująca się w centralnej, północno-centralnej części Polski będzie raczej leniwa. Tymczasem Wda, przynajmniej na tym odcinku, którym mieliśmy okazję zasmakować, jest wartka, jest szybka. Oczywiście nie określiłbym ją mianem, że to jest rzeka górska, że to jest rzeka, w której będziemy mieli białą wodę, tak zwaną białą wodę, kotłujące się bystrza, ale rzeka jest naprawdę dosyć prędka i jej nurt akurat tutaj nas zaskoczył, jeżeli chodzi o prędkość wody. Kolejnym elementem, który jest ogromnym uderzeniem dla nas, ogromnym takim pozytywnym zaskoczeniem, to jest otaczająca nas cisza. Do tej pory mieliśmy przyjemność pływać na kilkunastu polskich rzekach, na różnych ich odcinkach, ale takiej ciszy jak nad Wdzie, jak właśnie podczas tego spływu, nie zastaliśmy nigdzie. Jest to pasjonujące i zaskakujące. Możemy się cieszyć totalną ciszą. Nie ma w najbliższej okolicy żadnej drogi, nie ma tutaj żadnej linii kolejowej, żadnych zakładów przemysłowych czy miejsc związanych z wojskiem. Jest tutaj cicho
i tak naprawdę na całym tym odcinku, który będziemy przemierzać, jest raptem kilka domostw. To nawet bym nie określił, że to są duże miejscowości, tylko raczej pojedyncze domostwa, które będziemy mijać. To wszystko sprawia, że płyniemy w absolutnej ciszy. Towarzyszy nam tylko szum rzeki, która mniej lub bardziej szumi, oczywiście szum lasu, który nas otacza najczęściej z każdej ze stron, no i ptactwo. I na temat ptactwa mogę się rozwijać tutaj w nieskończoność, bo to, co oferuje nam Wda, jest fantastyczne na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim przez to, że rzeka płynie przez las, to mamy tutaj do czynienia z ptactwem leśnym. W momentach, kiedy mandrujemy między łąkami, ptactwo typowo łąkowe i oczywiście cały czas jesteśmy na rzece, czyli towarzyszy nam także ptactwo wodne. Mieliśmy tutaj okazję zaobserwować dzięcioły, łabędzie, kaczki, a także oczywiście sikory, kosy, szpaki, bażanty, perkozy, zięby czy trzciniaki. No i ptakiem, o którym chyba najwięcej mógłbym się rozpisywać i który najczęściej się nam pojawiał, jeżeli chodzi o ten odcinek Wdy, była nurogęś. Ten ptak, który nie jest aż tak bardzo powszechny, jeżeli chodzi o inne rzeki, tutaj występuje nagminnie. Ten ptak towarzyszył nam na wielu, wielu miejscach i to nie, że to powiedzmy jeden osobnik, tylko po prostu grupa ptaków, które cały czas gdzieś tam mijaliśmy. Często te ptaki były razem z potomstwem, razem z młodymi. To wszystko tworzyło naprawdę niesamowity klimat. Także rzeka Wda pod względem takim przyrodniczym, dla ornitologów, dla osób, które miłują się ptactwem, jest naprawdę rajem. Także zdecydowanie zachęcam właśnie dla osób, które raz, że szukają ciszy, dwa, że szukają takiego bliskiego kontaktu z przyrodą. Jeżeli chodzi o trudność rzeki, to jest ona stosunkowo prosta. Tak naprawdę większość osób poradzi sobie na tym odcinkach. Jest ona, ma dosyć wartki nurt, to trzeba przyznać. Płynąc przez odcinki leśne, które tutaj powiedzmy dominują, często będziemy się napotykać na powalone drzewa w korycie. Natomiast drzewa te zasłaniają tylko pewien odcinek rzeki, pewną szerokość rzeki, więc dosyć łatwo można omijać te powalone drzewa i spokojnie płynąć dalej. Jednak faktycznie w pewnym momencie doszło do sytuacji, kiedy natknęliśmy się na poważniejszy problem z naszej perspektywy. A tak pływamy w naszym kanu. Miejsce Patrycji i miejsce Jamesa. Północna część województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie jesteśmy teraz na Wdzie, w miejscu, w którym wpływamy właśnie od strony północnej do samego województwa. Sama rzeka jest zjawiskowa, jest po prostu strasznie cicho, to jest rewelacyjne, przyrodniczo jest po prostu coś pięknego. Natomiast dotarliśmy też do takiego krótkiego odcinka, mam nadzieję, że krótkiego, zobaczymy co będzie za chwilę dalej, gdzie na naszym kanu nie jesteśmy w stanie przeskoczyć przez niektóre powalone drzewa i czeka nas krótki spacer przez łąkę, przeniesienie kanu do kawałek dalej, żebyśmy mogli bezpiecznie płynąć dalej, bo jest taki krótki odcinek, gdzie rzeka nie jest na tyle dla nas dostępna. Nasze kanu jest w kształcie, ma dno w kształcie litery V, więc nie może się prześliznąć nad pniakami, musimy je przenosić i stąd taka sytuacja, że nie jest to dla nas w pełni spokojna rzeka, tylko jest po prostu obarczona dodatkowymi przygodami. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia, hej! Na płasku dennym kajaku oczywiście tutaj bardzo wygodnie można się po tym prześliznąć, natomiast my przy naszym dnie w literę V musimy niestety obejść to bokiem. Jesteśmy na rzece Wda, co już zapewne wspominałem. Natomiast tym razem chciałbym się skupić na tym, czym my w ogóle płyniemy. Bo oczywiście w Polsce bardzo popularne są kajaki. Kajaki są bardzo powszechne i w zasadzie dostępne na wszystkich rzekach, na których można pływać. Natomiast my zakochaliśmy się i bardzo lubimy kanu. Kanu jest niespotykane, jest na przykład często spotykane w Niemczech, w Czechach. Natomiast w Polsce jest to cały czas forma pływania
bardzo niszowe, jakby nie było. Natomiast dlaczego my lubimy kanu? Czym się w ogóle różni kanu od pływania kajakiem? Przede wszystkim w kanu siedzimy wysoko. To jest dosyć wygodne, bo mamy tu ławkę, w tym naszym konkretnym przypadku mamy oparcie, więc siedzi się bardzo wygodnie i siedzi się na dużej wysokości. Dzięki temu widoki, które mamy dookoła, no podziwiamy z dużo większej wysokości, więc komfort, powiedzmy taki aspekt około przyrodniczy, zwiedzania, właśnie poznawania świata z perspektywy wody, jest dużo lepszy niż w kajaku. W kajaku najczęściej siedzimy, powiedzmy, na płasko, siedzimy na dnie i siedzimy, powiedzmy, na wysokości tafli wody. Tu jesteśmy zdecydowanie wyżej, więc to ma ogromne walory. Dodatkowo kanu jest zawsze otwarte, więc możemy zabrać ze sobą bardzo dużo rzeczy, możemy zabrać ze sobą bardzo dużo takich bambetli na spływy kilkudniowe, kiedy możemy zabrać ze sobą właśnie jakiś namiot, śpiwory i tak dalej, no to jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. Różnica jest też oczywiście, jeżeli chodzi o formę wiosłowania. To, co jest dla mnie akurat bardzo fajne i bardzo wygodnie, kajaki mają to do siebie, że w kajaku jak machamy, no to chlapiemy. Jak bardzo byśmy się starali, to i zawsze sobie nachlapiemy do środka, zawsze będziemy mokrzy, bo chlapiemy raz z drugiej strony. Kajak kanu ma to do siebie, że mamy jedno pióro i tym jednym piórem cały czas sobie sterujemy. Tego pióra nie przekładamy z jednej strony na drugą, żeby utrzymywać równowagę. No tutaj dochodzi, powiedzmy, jakaś tam kwestia techniki wiosłowania, tak żeby utrzymywać kierunek, bo wcale nie ma konieczności, że muszą dwie osoby wiosłować, żeby utrzymywać ten kierunek. W tym momencie Patrycja trzyma kamerę, nie wiosłuje, a ja w zasadzie cały czas wiosłuję gdzieś tam, powiedzmy, pojedynczo i utrzymuję sobie ten kierunek, który w jakiś sposób gdzieś tam jest wyznaczony, więc pod tym względem nie jest to nic strasznie skomplikowanego. W kajaku wpływa się na pewno dużo prościej, jeżeli chodzi o wiosłowanie. Tutaj jest to, powiedzmy, kwestia tak naprawdę poćwiczenia kilku minut i jesteśmy w stanie spokojnie sobie popływać tym naszym kanem. Oczywiście w porównaniu do kajaka, kajak jest na pewno szybszy. Kanu jest raczej wersją do pływania wolniejszą, więc to trzeba wziąć poprawkę, jeżeli ktoś chce, nie wiem, pływać wyczynowo albo zależy mu na czasie, no to kanu na pewno będzie wolniejsze pod tym względem. Natomiast ja zachęcam właśnie do kanu. Kanu jest bardzo, powiedzmy, dosyć niszowym sposobem. Pojawiają się w Polsce, bo trafialiśmy w różnych miejscach, ale właśnie przez to, że ono jest raczej rzadko się pojawia, no to raczej skupiliśmy się na tym, że po prostu zainwestowaliśmy, kupiliśmy własne kanu, dosyć takie proste. Uwaga, trzymaj się. Proste kanu, nie jest płaskodenne, co, powiedzmy, też jest dosyć istotne, tak jak wcześniej już gdzieś tam wspominałem o tym, że była przeszkoda, gdzie kajaki mogą płaskie przeskakiwać, prześlizgiwać się po przeszkodach, no to w naszym przypadku fałka powoduje, że możemy się przechylić w jedną lub w drugą stronę, więc takie przeszkody po prostu jest lepiej ominąć. Więc na rzekach większych, na rzekach głębszych kanu zdecydowanie lepiej się sprawdza do tego. Na rzekach, powiedzmy, dzikich, górskich, bardziej wartkich, no zdecydowanie mimo wszystko kajak jest na pewno dużo lepszym rozwiązaniem. Kwestia bezpieczeństwa to już tak naprawdę zależy od rzeki i od sprzętu, na którym pływamy, więc tutaj niespecjalnie bym porównywał, które rozwiązanie jest lepsze. Uważam, że kanu jest bardziej rodzinne i bardziej wygodne pod tym względem, natomiast oczywiście kajaki też mają swoje korzyści. Ja kocham kanu i kanu jest, powiedzmy, takim naszym najlepszym, najbardziej sprawdzonym, wygodnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o poznawanie świata z perspektywy rzeki. Zachęcam do tego, bo w Polsce kanu jest niepopularne, więc jak będziecie mieli gdzieś kiedyś okazję popływać, pójdzie. To jest naprawdę fajna sprawa, fajna przygoda. Do usłyszenia. Drugim miejscem, na którym chciałbym się skupić, będzie kolejka wąskotorowa w Żninie. Jest to o tyle ciekawe miejsce, że łączy ze sobą wiele różnych historii, wiele ciekawych historii. Początki kolejki wąskotorowej w tym miejscu to jest XIX wiek i wąskotorówka była wykorzystywana tutaj do wożenia buraków cukrowych. W XIX wieku powstaje w tym miejscu cukrownia, no i właśnie do transportu buraków będzie wykorzystywana ta kolejka. Bardzo szybko okazuje się, że oprócz tego, że można zwozić plony właśnie za pośrednictwem kolejki, to ona jest również bardzo praktyczna dla przewozu ludzi, więc poza transportem towarowym bardzo szybko staje się również transportem osobowym. Wąskotorówka w szczycie swojego funkcjonowania osiąga ponad 100 km długości i łączy ze sobą wiele lokalnych miejscowości, co tworzy takie, powiedzmy, górnolotnie możemy to określić, swoiste metro na tym obszarze. Coś, co w XIX wieku miało walor czysto pragmatyczny, czysto przemysłowy, w dobie XXI wieku, w dobie, kiedy turystyka jest tak mocno rozwinięta, stanowi jedną z najważniejszych atrakcji, jeżeli chodzi o tę okolicę.
Trasa wąskotorówki w Żninie łączy tak naprawdę cztery ciekawe miejsca. Rozpoczyna się właśnie w Żninie, następną pierwszą stację mamy w Wenecji i znajduje się tutaj Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Miejsce bardzo adekwatne właśnie do transportu, którym tutaj możemy przyjechać. W samym muzeum możemy zaobserwować wiele kolejek, wiele wagonów, wiele, bardzo dużo infrastruktury kolejowej związanej właśnie z wąską torówką. Więc miejsce bardzo adekwatne do samej formy podróżowania. Oprócz tego w Wenecji znajdują się ruiny zamku z XIV wieku. Tutaj taka ciekawostka, na Pałukach, właśnie tutaj między innymi w Wenecji, powstawały pierwsze prywatne zamki na terenie Polski. I pierwszy z tych zamków, który powstał właśnie na terenie Polski, był właśnie wybudowany tutaj w Wenecji. I ruiny tego zamku możemy także przy okazji podróży wąskotorówką zaobserwować, wyjść i pozwiedzać. Kolejnym punktem, kolejnym przystankiem jest Biskupin. Miejsce, którego w zasadzie nie trzeba prezentować. O Biskupinie na pewno każdy z nas słyszał. Ale za to podejrzewam, że nie każdy z nas wie o tym, że Biskupin znajduje się na Pałukach w województwie kujawsko-pomorskim. My mieliśmy tę ogromną przyjemność, że na zwiedzanie Biskupina załapaliśmy się na noc muzeum. I sam Biskupin jako miejsce historyczne jest fascynujące. W tym miejscu możemy doświadczyć i zaobserwować historii sięgającej tysięcy lat. Miejsce jest naprawdę fascynujące, historycznie niesamowite, tak naprawdę trudne do wyobrażenia. Zdecydowanie miejsce takie obowiązkowe do zobaczenia, zwłaszcza dla osób, które pamiętają pewnie jako wycieczkę szkolną. Natomiast teraz warto to miejsce odkrywać bardziej świadomie i docenić kunszt tego miejsca. Ostatnim przystankiem, do którego możemy dojechać wąską torówką, będzie Gąsawa. W tej miejscowości szczególnie zachęcam do tego, żeby odwiedzić tutejszy kościół. Miejsce jest fascynujące z zewnątrz, jest drewniany, czarny budynek, jest przepiękny z zewnątrz, ale wejście do środka i zobaczenie tych malowidzeń, zobaczenie tych zdobień w środku, to jest coś niesamowitego. Zdecydowanie warto się tam zatrzymać, zdecydowanie warto to miejsce odwiedzić. Cała długość kolejki wąskotorowej, którą mamy tutaj do dyspozycji, ma kilkanaście kilometrów. Wszystkie te miejsca różnią się od siebie, ale jednocześnie są fascynujące historycznie. Zdecydowanie warte odwiedzenia. Kolejka wąskotorowa jako atrakcja w Żninie jest miejscem w pewien sposób obowiązkowym. Mogę śmiało się pokusić, że to jest największa atrakcja turystyczna, jeżeli chodzi o Żnin. I jednocześnie z czystym sumieniem mogę zachęcić i polecić, że warto się wybrać, warto poświęcić cały dzień właśnie na podróż kolejką, na zawitanie do Wenecji, do Biskupina czy do Gąsawy. Oczywiście pamiętajcie, aby mieć cały czas ze sobą rozkład jazdy, wysiadać, zwiedzać i wracać na kolejny przejazd kolejki. Drugi konkurs sztuki ludowej Pałuk. Mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, oglądać i słuchać występów zespołów ludowych. Jakby bije taki 10 nagrody i wyróżnienia. Najważniejszym to jest w 22 roku, czyli dwa lata temu osiągnęliśmy pierwsze miejsce. Był to ogólnopolski konkurs artystyczny seniorów, gdzie występowały różne zespoły w różnych kategoriach. Gratuluję. Tak, bo i były i śpiewacze, i wokalne, i muzyczne, i teatralne. Także myśmy występowali jako folklor, jako zespół folklorystyczny i zdobyliśmy na 7 zespołów pierwsze miejsce w Polsce. Gratuluję. Chłopaki gadają, że ja jestem ładna. Tak, tego roku występujemy już na jesień na Pałukach w Żninie. Zawsze się odbywa w połowie września.
Zapraszam, połowa września. Tak, połowa września. Tam jest i jarmark, i połączone występy różnych zespołów, nie tylko nasze. I to jest naprawdę... My się w ogóle cieszymy, że jesteśmy w zespole, bo mamy raz w tygodniu próby. I to nas tak ożywia. Wychodzimy z prób takie rozśpiewane. Jest to inne życie. Nie siedzimy jak babcie w domu w każdym razie. A także rozstrzygnięcia samego konkursu. Konkurs był podzielony na 3 etapy. Było to rzeźbiarstwo, chawciarstwo i zdobnictwo. I z tego względu, że to była finałowa część tego konkursu, można było zaobserwować te wszystkie wystawione prace. I co dla nas jeszcze istotniejsze, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami, które te prace tworzyły. Ile czasu panu zajęła ta praca? Mieliśmy 40 godzin. 40 godzin. Nazywam się Małgorzata Bąka, pracuję w Szubińskim Domu Kultury jako instruktor koła rękodzieła. Ogólnie od prawie 40 lat zajmuję się haftem i zdobnictwem. Swoją pracę rozpoczęłam od haftu pomorskiego, natomiast w kolejnych latach bardziej poszłam w zdobnictwo pomorskie, czyli głównie pająki, rózgi, wianki, bukiety kwiatowe, bukiety żniwne, plotki żniwne. Ogólnie to uczyła mnie moja mama. Chciałam zapytać o te pająki, bo te pająki to jest to? Tak, to są, okay. To są takie barzaje. Tutaj mamy łańcuchy z gwiazdek. I które przeplatane są koszykami stosunkowymi. Natomiast tutaj mamy drugie dzwony, ten po środku na przykład. To jest sam dzwon wykonany z bibuły gładkiej i słomy. A kolorystyka? Kolorystyka jest dowolna. Nie ma. Kiedyś słyszałam, że pierwsze pająki były wykonywane z gazety. A później, jak wprowadzono kolorowy papier, właśnie wykonywano z bibuły. Teraz mamy wiele odcieni, także. Można sobie kombinować jak się chce. Ja prowadzę tutaj zajęcia, które dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie narzucam kolorów, każdy wybiera sobie jaki chce, ale jeżeli uważam, że nie pasuje kolor do koloru, to po prostu wtedy daję barierkę, żeby wybrać sobie inny. Nie, dla mnie jest fascynujące, że pani uczy inne osoby właśnie podtrzymując tą kulturę, tę tradycję, a dodatkowo tu dzisiaj mieliśmy okazję być na konkursie i ile pani nagród dzisiaj otrzymała? Nie, proszę się pochwalić. Dwie nagrody, czyli za pierwsze miejsce z haftu, dlatego że wykonałam czepiec, fartuch i kielnicę. I pierwszą nagrodę z dziedziny zdobnictwa. Otrzymałam również nagrodę za to, że właśnie przygotowuję dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe do konkursu, czyli uczę i kultywuję tą sztukę ludową. Jasne. Czyli z tych, powiedzmy, gałęzi, które tutaj możemy zaobserwować, zostało pani jeszcze rzeźbiarstwo. Rzeźbiarstwo. Za to się nie wiem. To, co mnie nie bierze, to nie robię. Jasne. Rzeźba również. Trzymać się pasji swojej. Tak, coś niesamowitego. Jak ja zaczęłam hafty, konkurs haftów, to było nas 15 uczestniczek. Było z kim rywalizować. W tej chwili zostałam z Szubina jako hafciarka sama. A kiedy się to rozpoczęło? Hafty to w ogóle ja mam, obchodzę teraz na jesień 35-lecie swojej działalności. Należę do twórców ludowych, do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co jest zarząd główny w Lublinie.
naszą podróż, jeżeli chodzi o ten Eurotrip, który sobie zaplanowaliśmy przez województwo kujawsko-pomorskie, przebiegała. Wystartowaliśmy z miejscowości Rzym, następnie dotarliśmy do Gąsawy, dalej przejechaliśmy do Wenecji, czyli też to jak najbardziej się wypisuje klimat takiego, powiedzmy, naszego Eurotripu. Przejechaliśmy przez Biskupin i dotarliśmy do Żnina. W Żninie odwiedziliśmy tamtejszą cukrownię. Miejsce jest po prostu fantastyczne. Miałem okazję też zjechać tą proponowaną przez któregoś z fanów właśnie zjeżdżalnię, która jest w środku. Przeżycie fantastyczne, więc dla osób zjeżdżających Żnin to jest naprawdę bardzo fajne miejsce i przede wszystkim zachowane w niesamowitym klimacie. Cukrownia w Żninie jest naprawdę przepięknym miejscem i zdecydowanie też warto je zobaczyć. Następnie właśnie dotarliśmy na naszym tandemie do tego pałacu Lubostroń i to jest, powiedzmy, miejsce, w którym zakończyliśmy wczorajszą naszą podróż. No podróż, powiedzmy, możemy górnolotnie określić, że zakończyliśmy nawałnicą, burzą, która przeszła przez tę okolicę. Było coś naprawdę fascynującego, jeżeli chodzi o to, jak natura nas tutaj w fantastyczny sposób przywitała. Na szczęście nasz namiot przespał na spokojnie, więc nie było jakichś specjalnych przygód takich negatywnych, więc spędziliśmy tutaj noc. No i noc okraszoną ptactwem. To ptactwo też słyszycie teraz tak naprawdę, jak ono tutaj cały czas gaworzy, bo jest tego tutaj mnóstwo. Są trzciniaki, kukułki. Pierwszy raz natknęliśmy się na bąka, który tutaj właśnie od czasu do czasu nam się odzywa, więc pewnie jeszcze na tym nagraniu on się pewnie pojawi. Oczywiście nasza ulubiona wilga, no i też dosyć licznie występujące tutaj żurawie, więc też słuchanie klangoru, które uwielbiamy, było naprawdę czymś pięknym. A oprócz ptactwa oczywiście bardzo dużo żab. Oprócz tutaj, powiedzmy, żab też prawdopodobnie tarło mają płocie, które się tutaj bardzo głośno hałasują przy samym brzegu, do tego stopnia, że zdarzały się sytuacje, że po prostu wyskakiwały z wody na brzeg i później wskakiwały z powrotem do wody. Także jest to dosyć głośno i paradoksalnie w nocy nie było ciszej. W nocy te ptactwo tak naprawdę cały czas dokazywało, więc było tu stosunkowo głośno, ale to hałas był taki, powiedzmy, naturalny, przyrodniczy, piękny. Więc oczywiście jesteśmy zachwyceni. Patrycja nawet górnolotnie określa to miejsce jako najpiękniejsze miejsce, w którym spędziła noc. Naprawdę przyrodnicze, coś fantastycznego. Jeszcze rano przywitam nas tutaj też za skroniec, który do nas podpłynął. Bajka. Przyrodniczo to miejsce nas naprawdę zachwyca. Poza tak licznie spotykanym tutaj ptactwem leśnym, łąkowym czy wodnym, mieliśmy tutaj okazję zaobserwować wiele różnych gatunków zwierząt. I to tak w krótkim czasie. Słyszycie to? To jest bąk. To są właśnie uroki pałów, uroki województwa kujawsko-pomorskiego i tutejszej natury. Powoli mógłbym się już pokusić na pewne podsumowanie, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, bo za, powiedzmy, taki swoisty cel wyznaczyłem sobie, aby pytać ludzi, co sądzą o swoim województwie, za co lubią województwo kujawsko-pomorskie. No i teraz to samo pytanie mógłbym zadać sobie. Za co lubisz województwo kujawsko-pomorskie? Województwo kujawsko-pomorskie lubię
na kilku płaszczyznach. Tak naprawdę nie pokusiłbym się o to, żeby określić jako jedno miejsce. No i miejsce takie, które chyba, aspekt taki, który jest chyba dla mnie najważniejszy, to jest przyroda. Przyroda, cisza i bliskość z tą przyrodą jest to po prostu niesamowite. Na początku byliśmy na rzece Wda i po prostu spływ tą rzeką i wsłuchiwanie się w ciszę, która panowała na tym spływie, to było coś po prostu fantastycznego. Przyrodniczo bajka. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o część przyrodniczą, to ten nocleg, który mamy tutaj. Po prostu ilość ptactwa przy tej rzece, ta cisza, która nas tutaj otacza, to jest po prostu coś fantastycznego. Przyroda tutaj zachwyca. To zdecydowanie jest miejsce i taki, powiedzmy, mój numer jeden, do którego będę zdecydowanie chciał zachęcać. Druga rzecz, którą ewentualnie chciałbym poruszyć, no to oczywiście ta historia, która się tutaj przewija. I tak jak mieliśmy okazję właśnie rozmawiać z Moniką, która nam prezentowała historię tak naprawdę 10-12 tysięcy lat temu, która się tutaj rozpoczęła poprzez biskupin, poprzez pierwsze prywatne zamki, które powstawały, kolejkę wąskotorową z XIX wieku do dzisiaj, do powiedzmy XXI wieku i do, powiedzmy, nowoczesnej cukrowni, którą mamy w Żninie, do tej wąskotorówki, która służy jako właśnie taka atrakcja turystyczna. Historia przetarza się tutaj bardzo długo. To szeroko opowiadam właśnie w tym, powiedzmy, reportażu dotyczącym właśnie pałuk. Kolejnym punktem jest kultura pałucka, o której nie słyszeliśmy więcej. Oczywiście zna się kulturę inaczej. Spotykamy się z kulturą Mazowsza, spotykamy się z kulturą górali, natomiast o kulturze pałuckiej wcześniej się nie spotkaliśmy, a to jest coś naprawdę fantastycznego. Też posłuchać tych zespołów, które występują, zobaczyć sztukę, która jest wytwarzana i kultywowana właśnie tutaj jako kultura pałucka, to jest naprawdę fajne. I to jest obszar, który jest bardzo dumny i w wielu miejscach widzimy właśnie hasła związane właśnie z pałukami, z chlebem pałuckim, z przedsiębiorstwami pałuckimi, więc ta kultura pałucka to tak naprawdę żyje i jest bardzo silna, więc to jest miejsce naprawdę pod tym względem fenomenalne. No i na końcu to, co jest dla mnie, powiedzmy, taką esencją podróżowania, czyli ludzie. I ludzie, których mieliśmy okazję tutaj poznać właśnie w województwie kujawsko-pomorskim, są bardzo otwarci i niesamowici. I to jest zaskakujące pod tym względem, że ja się zachwycam za każdym razem naszych wyjazdów zagranicznych, że ludzie tworzą nam tak naprawdę niesamowity klimat i pozwalają nam odkryć miejsca. Tak samo tutaj to, co zasmakowaliśmy, to jaki kontakt mieliśmy tutaj właśnie z lokalną ludnością właśnie w województwie kujawsko-pomorskim, to jest bajka. Wystarczy to, powiedzmy, my tu górnolotnie opowiadamy, że startujemy w mistrzostwach turystycznych, więc powiedzmy mamy jakiś taki punkt zaczepienia, ale wystarczyło tak naprawdę, na czym już tak naprawdę bierzemy doświadczenie też na przyszłość, że wystarczy podejść do jakiejś osoby i zapytać, za co lubi swoją miejscowość, swój powiat, gminę, województwo, i ludzie bardzo się otwierają, zaczynają opowiadać fajne historie, zaczynają polecać ciekawe miejsca. Część oczywiście kryguje się, nie chce mówić o tym przed kamerą, natomiast umówmy się, nie do każdego musimy podchodzić z kamerą, albo w ogóle nie musimy do nikogo podchodzić z kamerą, więc zapytanie o takie rzeczy naprawdę powoduje, że ludzie się bardzo otwierają i nawiązują się fajne znajomości. Po tym wyjeździe mamy już kilka osób, z którymi wiem, że będziemy utrzymywać kontakt na zdecydowanie dłużej niż tylko, powiedzmy, na te kilka dni, które spędziliśmy w województwie kujawsko-pomorskim. To jest coś po prostu pięknego, więc zachęcam do tego, żeby się otwierać właśnie na kontakt bezpośrednio z mieszkańcami, bo ludzie wbrew pozorom w Polsce robią się bardzo otwarci i bardzo życzliwi. Więc wykorzystujmy to, cieszmy się z tym i zdecydowanie zachęcam do tego, żeby odwiedzać województwo kujawsko-pomorskie. Dziękuję bardzo.